co oni ze mną zrobili. Tyle morfiny w jednego człowieka. Cały taki zesztywniały jestem, jakby ktoś mi tak kij w mrowisko wsadził. I wylądował. Dzień dobry. Dobry. Słucham, szukam Zbigniewa Stępińskiego. On był na jedynce, ale podobno go przenieśli. Ja nie wiem, może pan coś wie. O, tam, śpi. A, śpi. No. A długo? O, odkąd zasnął. No, dziękuję. No, proszę, proszę pana. Na zdrowie! Dziękuję panu, to bardzo kulturalne z pana strony. Cześć. A w życiu? Słucham? A w życiu pan z panem Zbyczkiem nie pogada, to ledwo leży, to nie pogada pan, bo nie pogada pan, bo... Ale ta morfina ryje beret. Po prostu skąd pan przyszł, niech pan idzie, bo gadki gdzieś nie badzia, po prostu... Choćby przyszło 1000 atletów. I każdy zjadłby 1000 kotletów. Co nie pogada pan? Taka to była dziwaczka. Śpisz? Tata, śpisz? Przepraszam. Teraz. Z pana ojciec? Tak. Piotrek Stępiński? A to pan mnie zna? O, Piotrunia! A kto cię w tym szpitalu nie zna? No pan Zbyszek wspominał, że masz kwadratowy ryj, ale nie myślałem, że aż tak! Panie Zbyszku! Piotrunia nas odwiedził! Niech pan się obudzi! Panie Zbyszku! Panie Zbyszku! Ty skurza, co jest? Panie Zbyszku! Co jest? Co się dzieje? A przecież to monitoringu nie ma! Co się dzieje? Panie Zbyszku! Piotrunia nas odwiedzi! O, Piotruś, co ty tu robisz? Hiena wyszła na łowy! A że skubana wyczuła padlinę, co? Ciotka dzwoniła, że zawał miałeś, to pomyślałem, że trzeba przyjechać i ci pomóc. Testament napisać. O, nie wiesz. Piotruś, opowiadaj, no, co u ciebie? Nic szczególnego. A, wnuk ci się urodził. O. Miesiąc temu, 5 lat skończył. O, i zobacz, przywiozłem ci twoje ulubione landrynki. O. Nie, no nie wierzę, no. 8 lat się nie pojawiał, nagle zjawia się z landrynkami. Ojciec ma cukrzycę, to mu landrynki serwuje. Te landrynki to był akurat pomysł żony. No, 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 ta twoja żona Marzenka to też niezły aparat. Jak tam pan na nie mówi, panie Zbyszku? Marzenka! Gdzieś Marzenka, no, ty też mi się tak śmiali. Coś mi gluty poszły, Marzenka. Coś się obsmarkałem. Marzenka! Coś panu oko lata, chyba mało magnezu jest. Marzenka. Jak żeśmy wtedy gadali? Laleczka? O, laleczka, laleczka. Lalunia? O, Lalunia. La Firinda! Jak przypomniałem sobie! La Firinda! Tak jest! Gdzież La Firinda? Sorry, Lampucera! Tata! La Firinda to jej matka! A miałeś, Piotrunia, 9 lat temu fajną narzeczoną Agatkę Budzyńską. No nie, trzeba było zerwać zaręczyny, bo co? Bagatka biedna, a Marzenka bogata, córka prawnika. Prokuratora. No, 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 no. Prokuratorę dostał rok temu i to też tam takie łapówki poszły pod stołem, że jeszcze mu się dobiorą, jak nie, to chętnie doniosę.
Agatka fajna dziewczyna, miła, sympatyczna, uczciwa. Ona by się nie puściła z twoim sąsiadem, jak ta twoja Marzena w budzie, co ją złapali, co ją grabie, ją przeszkodziły. To są pomówienia! A dobra, co mnie to obchodzi, ludzie, kochani. Niech se Marzenka robi, co chce. Komu staje, temu daje. Walta się tam wszyscy. Proszę pana. No Trunia, ja przynajmniej rogami o futrynę nie haczę. Witaj, święty Mikołaju, to ja, Rudolf Szuja. Proszę pana. Dobra, już spływam sobie parostatkiem w piękny rejs. Łódź podwodna statkiem na parę pęknym. Schowaj pan ten peryskop, bo panu go urwę. Dobra, Rudolf, nie denerwuj się, bo ci rogi odpadną. Chciałem chwilę w spokoju z papciem porozmawiać. Z papciem? Z papciem. Z papciem? Z papciem? 42 lata na karku, on będzie z papciem gadał. Jeszcze papciowi laurkę namaluj. I kakao zagotuj. Nie ma kakała. Se gadaj z papciem. A co tam u Azora? Aha, dziękuję, bez zmian. Dalej nie żyje. Psy tak mają, więc... Nie no, nie dam rady, no. Coś, ojca 8 lat nie widział, teraz nie ma tematów do rozmów, co? Mów, po co tu przyszedłeś? A byś tam pierdzielu kundlu. Proszę pana, to jest... Torej? Telefon do prezesa. No stara, w takim momencie... Ja pierdolę, zawsze się musi... Krążyć. Gdzie mi się Rudolf na wora lampisz? Iż takiego wora tu świętego Mikołaja nie widział. Dzyń, 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 chlapu, chlapu, chlap. Wór pełen prezentów. Coś panu bombki na choince zmurszały. Przepraszam na chwileczkę. Halo? Cześć, stara. No powiem ci, stara, że ledwo żyję, stara. Nie, stara, powiem ci, stara, że o mają włos stara, byś starego stara nie miała stara. Nie przesadzam, nie przesadzam. Sam lekarz powiedział, że nigdy w życiu nie przeprowadzał tak trudnej lewatywy. Stara, kończę, kończę, bo ja gościa mam. Piotrunia mnie odwiedził. Jak który? No ten, co ci mówiłem, co go żona mu się puszcza w budzie za grabkami, co stoi, no. Tak, każdy to przyjdzie, grabie przyniesie, to dostanie. No ta sama, no. No ale, no przyszedł. Kumasz, przyszedł, miałaś rację. No ma koleś tupę, tak, masz rację. Ham, but, prostak. Proszę pana, ja to słyszę. A, przepraszam, no, przepraszam. Ty stara, mów ciszej, bo on to słyszy. No. Dobra, dobra, stara, stara, kończę, bo ja wątek stracę, a potem będziesz mnie pytała, a będę niekompetentny. No, dobra, co? Co ty chcesz? A. No i fajno, fajno. Dziękuję ci. No, dziękuję, że mi to mówisz. Jest mi lepiej. Dziękuję. Do widzenia. Aha. No co? Co mam się? Co się odpowiada? No, że dziękuję. Dobrze, dobrze. Nie krzycz. No, że, no, że ja ciebie też. Tak. No co, co? No to, to samo, co ty mnie. No nie... A co powiedziałaś? No to se to jeszcze raz powiedz i to ja mówię. No. Ale Sara... Sara, nie mogę powiedzieć na głos, bo ludzie tu są i będą się ze mnie śmiać, no. No dobrze, dobrze, już dobrze, no. Dobrze, dobrze, dobrze. No już mówię, długo się zbieram, bo buduję atmosferę. Kocham się. Słuchaj uchem, a nie brzuchem, do kocham.
Kocham. Kocham cię! Zadowolona? No. Z całego serca ciebie też, tak. Dobra, stara, kończę, no już, ciesz się, biegaj po pokoju i huśtaj się, no. Dobra, stara, buziak w ryj, no, trzymaj się. Sprowokowałem. On będzie z papciem ganą. Z papciem. Zagadaj z papciem. Jakiś idę spać, bo jakiś taki otępiały, osłowiały jest. Jakiś taki mi się gadać nie chce, jakiś... O, światełko w tunelu. Śpisz pan? Śpisz pan? To śpi pan w końcu. No to dobrze, że u ciebie dobrze, nie? Ale słuchaj, bo jest jeszcze strasznie ważna sprawa. Aha. Chodzi o tę działkę pod Warszawą. Aha. Panie Zbyszku, sępy nadlatują. Kara. Jakiś taki bez energii jestem. Ja wiem, że troszkę cię ostatnio zaniedbałem. Troszkę. Siostro, basen, bo się zejszam. Ale obiecuję, teraz to się zmieni. Nie przestań. Siostro, już nie trzeba. Poradziłem sobie. Ja mam takiego znajomego notariusza. Panie Zbyszku, on będzie notariusza ściągał, jak już dawno ziemia przepisana. Co? Przepisałeś już ziemię komu? Angelice! Niech wie, panie Zbyszku. Przecież ta gówniara nawet nie jest z rodziny. Ale w łóżku cuda robi! Pan Zbyszek nawet wiagrę odstawił. Co? Przeskoczysz to Piotrunio? Wczoraj panu Zbyszkowi tak konar zapłonął, że mu cewnik przez okno wystrzelił. Wiesz co? Zawiodłem się na tobie, ojcze. Papciu, chyba papciu, gabciu. Coś się zmieniło? Nie ma działeczki, co? Nie wierzę. No nie wierzę. On myślał, że za landrynki działkę dostanie. No to się nadaje do kabaretu.